Witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przyjechałem do Isztat. Jeżeli zdecydujecie się na wyprawę, czy to pieszą, czy rowerową do Szwecji, to wasza przygoda prawdopodobnie zacznie się tutaj, w Isztat, w porcie. Skåne nie jest jakimś regionem bardzo malowniczym, jest to taki region bardziej rolniczy. Niemniej jednak, żeby umilić trasę, staram się pokazać wam region Skåne, a przynajmniej jego pierwsze kilometry, z jak najciekawszej strony. Także wasze pierwsze kilometry w Szwecji nie były tylko nudną jazdą po asfaltach. Dzisiaj chciałbym pokazać jeden z możliwych wariantów rozpoczęcia przygody rowerowej w Szwecji, a jest w czym wybierać. Ilość tras i ciekawych miejsc jest naprawdę pokaźna. Mieszkam tu już kilka lat i sporo jeżdżę na rowerze, a i tak często niby znany mi rejon potrafi mnie zaskoczyć, jak ja to mówię, jakimś cukiereczkiem na trasie. Zdecydowana większość z was, jeżeli przyjedzie na swoją wymarzoną wyrypę, pierwsze kroki postawi Isztat lub w Karlskronie. I co dalej? Plan wyprawy na pewno będzie przygotowany, ale jadąc z punktu A do punktu B jest jeszcze sporo fajnych i ciekawych miejsc pozostających długo w pamięci, które po prostu mijamy. Czasem wystarczy odbić 2-3 km i z nudnego deptania dziennej setki można zrobić fantastyczną wycieczkę pełną wrażeń. Na dzisiejszą wycieczkę wybrałem szlak pieszy, więc tereny powinny być malownicze. Oj! Zagapiałem się. Dzisiaj start z Isztat w stronę Kristianstad. Według powszechnie znanych map, wybierając trasę rowerową, wychodzi 83 km, czyli 4 godziny 20 minut, przeważnie płasko. Teoretycznie rano schodzicie z promu i obiad już w Kristianstad. Pytanie tylko, czy chcecie zaliczyć ten dystans z punktu A do punktu B, czy może poznać Szwecję i jej uroki. Wybrana przeze mnie trasa do Kristianstad zajęła mi 9 godzin i przejechałem 120 km. I nie było płasko, jak zapewniały mnie powszechnie znane mapy, bo wyszło ponad 1000 metrów przewyższeń. A to, co zobaczyłem, to moje. Szlak oznakowany jest bardzo dobrze. Praktycznie będąc już na szlaku, nawigacji można dać śmiało odpocząć. Wystarczy po prostu wypatrywać pomarańczowego koloru, czy to na płotach, latarniach, pachołkach. Momentami miałem wrażenie, że jest ich nawet za dużo. Z ilością oznaczeń to aż przesadzają, bo jednej z oczu się nie traci, już następną widać. Taki rodzynek na trasie nie odpuszczę. Jadąc asfaltem, może da się zaoszczędzić kilka godzin, ale na pewno nie będzie tak atrakcyjnie. Kurde, cały czas mówiłem, że u nas w Skåne nie ma górek, a po przejechaniu 30 km jest 420 metrów w pionie. O. Drewno na opowieść przygotowane, toaletka widna, bo widna, ale jest. No a schron turystyczny tam na górze, no ale się wdrapa. No i jest schron turystyczny, jest miejsce do grillowania. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do filmiku o schronach turystycznych, link będzie w opisie. Jazda drogami krajowymi nie należy, przynajmniej dla mnie, do przyjemnych.
pomimo tego, że Szwedzi jeżdżą autami bardzo bezpiecznie, to takie odcinki krajówki to dla mnie ostateczna ostateczność. Nudny i wlekący się kilometrami asfalt, jak przecież można jechać leśnymi ścieżkami. Szum mijających cię samochodów, zapach spalin zamiast zapachu lasu. Wybór wydaje się być oczywisty, a jednak oglądając z czystej ciekawości jakieś relacje na YouTubie z wycieczek do Szwecji, sporo osób jednak wybiera tą mniej oczywistą trasę. Ciekawe czemu? Bo co? Bo łatwiej, bo szybciej? Bo może nie wie? Bo może nie wszystko da się wygooglować? No i tutaj to już sakwiarzom odradzam jazdę. Czy to się w ogóle nagrywa? Ale fajnie tutaj. Ojej. Nagrywa. I w górę. I kolejny schron turystyczny na trasie. Ten nawet jest z toaletą i z pitną wodą. Jeszcze jej nie widziałem. Oho. Jest drewno na ognisko. No, ostatnie 7 km trasy było takie dość trudne i jak ktoś jechałby z ciężkimi sakwami, to miałby kilka wypychów. Ja jadę na praktycznie pustym rowerze, no i ze 2-3 razy się zdarzyło, że trzeba było wypychać, ale może to też nie jest kwestia zbyt trudnego terenu, a może za mało prądu w nogach. Nie był to główny cel mojej wycieczki. Raczej jeden z wspomnianych punktów, do których wystarczyło zboczyć te 2-3 kilometry, żeby sobie umilić trasę. Jest to chińskie sanktuarium Yangtorp. Jest tam hotel, szkoła kung fu. Niestety było czynne tylko do godziny 17 i miałem naprawdę niewiele czasu, żeby sfotografować cokolwiek. Niestety dla osób zwiedzających ogrody w sobotę tylko do 17 i miałem tylko 5 minut, ale coś zobaczyłem.
trasa szlakiem pieszym jest no bardziej, dużo bardziej wymagająca. To nie ma dwóch zdań, bo średnia prędkość na tych kamienistych górkach wyszła około 16-15 km na godzinę, więc nie jest to żaden wyczyn w terenie, tym bardziej, że jadę pustym rowerem, a nie spakowanym. Jak wspomniałem, ta trasa zajęła mi 9 godzin bez pośpiechu, a jest to zaledwie jeden z wariantów. Linki do wszystkich map ze szlakami oraz do filmu o schronach turystycznych znajdziecie w opisie. Trust jest całkiem spory wybór, a każda z nich ma swoje wady i zalety. Niebawem pokażę kolejną z nich. Pozdrawiam.